Panie prezesie, w czasie forum ekonomicznego w Krynicy, w czasie forum ochrony zdrowia, które jest częścią forum w Krynicy, ogłoszony został program rozwoju badań klinicznych. Jakie są główne założenia tego programu i dlaczego to jest takie istotne dla rozwoju tej branży? To niezwykle istotny program, ponieważ program strategiczny, który de facto jest programem wykonawczym Agencji Badań Medycznych na lata 2020-2025, jest w tej chwili procedowany w polskim rządzie, a więc mówimy nie tylko o wycinkowym programie realizowanym przez jakąś agendę wykonawczą rządu, ale tak naprawdę o pewnym elemencie integralnej polityki całego rządu na najbliższe lata. To pokazuje zainteresowanie badaniami klinicznymi w Polsce i to, że zmieniamy ten ekosystem dla badań klinicznych. Z jednej strony upatrujemy w tym szerokiego dostępu dla nowych technologii, dla polskich pacjentów i myślę, że zadzieje się to już w przyszłym roku. Z drugiej strony, jako że jesteśmy na forum ekonomicznym, warto powiedzieć, że jest to również niezwykły potencjał gospodarczy. Badania kliniczne to wysokopłatne miejsca pracy, to bardzo zaawansowana, innowacyjna gospodarka, na co też musimy być przygotowani jako kraj, który aspiruje do roli kraju europejskiego. Wierzę, że po implementacji tego programu w ciągu 5 lat będziemy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Także w Krynicy, i to jest też bardzo dobra wiadomość, jak sądzę, zostało ogłoszone, przedstawione porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury do spraw badań klinicznych. Jakie cele przyświecały temu, aby to porozumienie podpisać? To jest rzecz, która przez 15 lat Polsce się nie udawała i dotychczas byliśmy białą plamą na mapie KRIN-u, czyli właśnie sieci do spraw badań klinicznych. To jest sieć działająca przy Komisji Europejskiej, która organizuje międzynarodowe badania kliniczne i dotychczas Polacy nie byli właściwie zapraszani do tych konsorcjów, czyli badania, które toczyły się w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy we Włoszech, nie były prowadzone w Polsce. Wejście w roli obserwatora do KRIN-u gwarantuje nam zapraszanie do tego typu konsorcjów, a efektem tego dla pacjentów, bo to oni są finalnym beneficjentem tych rozwiązań, będzie dostęp do tych badań, które toczą się właśnie za granicą. To jest porozumienie, w którym biorą udział także firmy innowacyjne, które działają na terenie Polski? List intencyjny, który podpisujemy z firmami farmaceutycznymi, jest czymś innym, ponieważ tutaj chcemy pokazać, że strategicznie wychodzimy naprzeciw partnerstwa publiczno-prywatnego, że chcemy również zapraszać biznes do tego, żeby tworzył innowacyjne rozwiązania w Polsce, że zmienia się możliwość do otworzenia R&D w biotechnologii i że jest to dla nas ważne. Także zaczynamy tą współpracę, będziemy patrzyli, jak ona się dalej rozwinie, ale na pewno chcemy, żeby ABM był tym miejscem, gdzie dialog z biznesem będzie toczony.